Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Lagging. Witam was w kolejnym odcinku. Miałem coś poczytać. Coś poczytałem. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale zaraz mi się pewnie przypomni. Tak, a my oczywiście kontynuujemy sobie naszą przygodę z gry Gothic, w świecie Gothic. Bez właściwego I klucza tutaj nie nigdy tego nie wejdę. otworzę. Dobrze, dobrze. Jesteśmy oczywiście tutaj w bazie, Pokaż, co masz na starym sprzedaż. obozie. No, i nie wiem, co w sumie teraz robimy za bardzo. Tak, chodzimy, zwiedzamy, rozmawiamy. Tu chcę sobie blanciora. A nie, to nie jest blancior. To jest piecyk. No proszę bardzo. Zaraz mam dużo ciekawostek do powiedzenia, ale to zaraz tylko sobie wezmę i pogadamy sobie z Dobarem, bo tutaj chyba skończyliśmy w poprzednim odcinku. Czego? Możesz zrobić dla mnie broń? Nie mam na to czasu. Ja tylko kuję broń, a Parlaf ją ostrzy. Wydawaniem oręża zajmuje się Tandor. Jak praca? Zajmuję się kuciem oręża dla zamkowych rycerzy. Odkąd się tu znaleźliśmy, wciąż produkuje nową broń. Będzie nam potrzebna. Pokażemy tym przeklętym orkom, jak smakuje stal naszych mieczy. Ej, Parlaf, pamiętaj, żeby dobrze naostrzyć te miecze. Tacy orkowie potrafią być naprawdę twardzi. Jak praca? Mogło być lepiej. Gdybyś mi ciągle nie przerywał, może udałoby mi się wreszcie coś zrobić. Ale ty leżysz z dupą na łóżku, ty. Dobar, ty mnie nie wkurwiaj. Parlaw. Fajna zbroja. Tu z nim gadaliśmy. Dobra, to za bardzo nie ma. Słuchajcie, mam kilka ciekawostek, mianowicie. Łuk Bospera można znaleźć w kanałach pod miastem, do których można się dostać łapiec Rengaru. Nie wiem kto to jest. Ale możemy się tam dostać łapiąc Rengaru. To nie wiem, czy to nie jest ten złodziej, co go już znaleźliśmy generalnie. Do klasztoru możemy się dostać, płacąc Pedro 1000 sztuk złota, oczywiście do klasztoru Bez właściwego klucza czerwonego, nigdy tego nie czyli otworzę. magów ognia, oraz przynosząc mu owce. Do tego była nam potrzebna owca. Czego też nie zrobimy, bo niestety wilki zajebały nam Pepe. Czy nie wiem, czy to były wilki, czy gobliny. Więc obawiam się, że niestety misja idzie się jebać. Po złapaniu Rengaru można zgłosić kradzież Lordowi Andre, który go aresztuje. Zaowocuje to wysłanie przez gildię złodziei zabójcy Attili, o którym dowiedzieć się będzie można od karczmarza Cardiffa. Attila będzie czekał na gracza za sklepem Halvora. Warto się z nim spotkać i go pokonać w walce, gdyż ma przy sobie klucz otwierający wejście do tunelów pod miastem. Czyli prawdopodobnie też nigdy nie rozwiążemy tej gildii złodziei, bo ja tego chłopa wypuściłem. A tu się okazało, bo właśnie myślałem, że go wypuszczę i on powie, że my jesteśmy koks i się dostaniemy do gildii złodziei, a tu kurwa odwrotnie. Ostatecznie wyszło. No, głupio w sensie, ale no jest jak jest, panowie, jest jak jest. Ty, a ja myślałem... Poczekaj, poczekaj, co? Jak to jest wyjście na zewnątrz już? Nie, no tu śmierdzi kubskiem, przecież... To jest górna część tego, pamiętam. Nie? Pod tym była jeszcze ta dolna część. To co, ta dolna znikła? Aha, no tak, no chyba znikła, bo tu są spalone normalnie domy. Mury też, ale przecież mury były, to co, też mury spalili? Dziwne. Także misja idzie się jebać. Słyszę o tym. Kogo pilnujesz? Więźniów. A kogo dokładniej? Kilku skazańców i najemnika Gorna. To twardziel, silny niczym wół. Ledwo obezwładniło go czterech mężczyzn. Ja już nie wiem, w co mam wierzyć. Czy możesz mnie wpuścić do lochu? Nie, nikt nie wejdzie do lochu. Dotyczy to każdego, ciebie, Miltena i całej reszty.
To nie jest knajpa, gdzie można wchodzić i wychodzić, kiedy ci się tylko spodoba. Zapamiętaj to sobie. Nie zrobisz dla mnie wyjątku? Nie. No to się pierdol. Sam sobie wejdę. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra. Ja to sobie czytam, bo ja tu... W ogóle, słuchajcie, powiem wam tak. Też muszę od razu zaznaczyć i od początku powiedziałem sobie, że wam powiem. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Gothic 2, gry... To się kiedykolwiek zmieni. Online.pl. Nie potrzebuję. Najlepszy poradnik, jaki istnieje, naprawdę. Jest tam każda misja opisana i to... Ło, kurwa, zajebisty ten poradnik jest. Naprawdę można znaleźć każdą misję i dowiedzieć się o każdej rzeczy, którą się nie wiedziało, albo się myślało, że się sknuciło. Zajebiste to jest. Ciekawe, w ogóle się zastanawiałem, czy na przykład takiego Pepe nie wskrzesić po prostu. Zatrzymaj się! Kim jesteś? Nieważne, kim jestem. Ważne, skąd przychodzę. Kodami, niedawno, ale... przekroczyłem przełęcz. Nie wiem, chyba nie, co? W sensie Pepe umarł, to umarł, no i skąd co? Skąd miałem wiedzieć? Kontynuujemy. Oczywiście, że cię wpuszczę. Wchodź. Tak mi się wydaje, nie? Że nie ma co, że to jak kurde z Wiedźminem, nie? Happens to happens, no i tyle. Coś się spieprzyło. No, pamiętam to miejsce. Poczekajcie. Oko i nosa. Właśnie, muszę jeszcze poszukać tego, bo tam jest wszystko, słuchajcie. Jeżeli macie nazwę, na przykład, która... Patrzcie. Paczuszka pełna ziela. Jeżeli macie tą nazwę misji, to znajdziecie sobie ją na tym poradniku z Gothica. I tam będzie wszystko, słuchajcie, opisane. Zajebisty jest ten poradnik, naprawdę polecam. Rzeczywiście prawda. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Nikt mi o tym nie mówi. Nie potrzebuję jeszcze więcej. Dobra, jakieś mapy dostaliśmy. Nie wiem, czy to nie jest ta mapa właśnie starego obozu. Coś bym... O, jest to mapa starego obozu. Fajna. W sensie gotikowa taka. No nie, spoko. Mapa jak mapa. I to jest w miarę. Siema. Garon. Skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem, ani jednym z moich ludzi. No, słucham. Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz? I udało ci się przez nią przedostać? Na Inosa! Jakie są twoje rozkazy, żołnierzu? Taka jest bowiem wola Inosa. Przybywam na polecenie lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta, co? Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Dostanie go. Przecież on wiedział. Ale nie odeślę cię do lorda Hagena bez dokładnych informacji o rudzie. Nie usłyszą nawet. Słuchaj, lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile rudy wydobyliśmy do tej pory. W porządku. Co mam dla ciebie zrobić? Wysłałem 3 ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz lordowi Hagenowi. Cóż, chyba nie mam wyboru. Nie rozumiem w ogóle. Proszę, dajcie mi potki. Ale dlaczego? Błagam was. Dajcie potki, proszę. Nie potrafię. Moi ludzie nie mieliby żadnych szans na twoim miejscu. Prześlizgnąć się, jakbym sobie przypominam ten poprzedni odcinek, jak uciekałem przed tymi 30 markami za mną. Którzy machali jemanymi mieczami. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Nie mieczami, toporami. Zgłoś się w tej sprawie do Tandora. On da ci wszystko, czego potrzebujesz. Lubię topory. Lubię... Gdzie mam szukać twoich górników? Mustangi. Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej 2 rejony, w których prowadzimy wydobycie. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsivalem. On powie ci wszystko na temat górników. Już nie wiem, w co mam wierzyć. To nie miałem być 3 ekipy, on dwa... Powinieneś czym prędzej ruszyć w drogę. Muszę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. Okej. Okay.
Okej, dobra, mam. Dostaliśmy jakąś mapę, ale jestem zaspany. A on nie miał mi czegoś zaznaczyć, czy to nie ta mapa? Kurde, ale ma. Jestem zaspany strasznie. Co jest? Dopiero zostałem, a jest. Druga w nocy. Mapa Nowariusa. Nie, mapa mapa. O. Mam własne zdanie na ten temat. Okej, okay, czyli musimy udać się w te trzy miejsca. Zajebiście, tak potki. Dajcie mi potki. Bez potek to jest. Ma GG jest. Nikt mi o tym nie mówi. Łapy precz od moich garnków. Nie. Nikt nie będzie ich ruszał. Ja odpowiadam za jedzenie. A to oznacza, że nikt inny nie ma tu wstępu. Rozumiemy się? Kto wybrał cię na kucharza? Kapitan Garund. Nim zostałem więźniem, byłem kucharzem we wściekłym dziku. Za co cię zamknęli? Między mną a pewnym gościem doszło do małej sprzeczki. Mam kilka ciekawostek do powiedzenia, to sobie w ogóle zapisałem. Teraz tak. Jakieś nowe wieści? Te ciekawostki, bo czytałem owcy. Z rycerzami. Ja tu jestem tylko. Z Gotika owca taka, nie? To czytałem i tam mi wyskoczyły. To jest na Fantopedia. Czy coś takiego? Jakieś nowe wieści? I to jest. Jeśli chcesz poznać najnowsze wieści, pogadaj z rycerzami. Ja tu jestem. I tylko czytałem o owcach i wyskoczyły mi ciekawe ciekawostki, to nam przeczytam. W Gotiku dwa owce nie potrafią chodzić do tyłu ani atakować. Też jedna z ciekawostek. Pływać ani skakać, choć ich chód przypomina lekkie skoki, nie mogą też zginąć od upadku z wysokości. Jaką mam ciekawostkę? No pamiętam, jak tu okradałem. Tu były ciekawe rzeczy, interesujące. A czy nadal są? Powiem, jakiś gościu. Co możesz mi powiedzieć na temat kretów? Zebrałem trzy grupy. Marcos, Fayette i Silvestro. To paladyni nimi dowodzący. Grupa Marcosa skierowała się do starej kopalni, prowadzona przez starego kopacza Grimesa. Dwie pozostałe grupy wyruszyły razem. Jirgan, jeden ze zwiadowców, doniósł mi, że rozbili obóz niedaleko Wielkiej Wieży. W Gotiku 2, jeśli bohater zmieni się w owce za pomocą kodów, a następnie podejdzie do strażnika pilnującego bram miasta Corlini, z tego zaatakują. Jak wygląda sytuacja? Obóz jest otoczony przez orków. Nieźle się okopali. Bardziej alarmujące są jednak ataki smoków. Zniszczyły już cały zewnętrzny pierścień. Kolejny atak smoków przyniesie ze sobą jeszcze dotkliwsze straty. Obrazki koncepcyjne z gry sugerują, że w Gotiku 2 miały pojawić się jagnięta. Ile jest ciekawostek? Nie wiemy dokładnie, pewne jest, że więcej niż jeden. To jednak nie wszystko. Cała górnicza dolina jest pełna bestii, wspomagających smoki. Nie oszukujmy się. Bez posiłków z zewnątrz nasze szanse na przeżycie są nikłe. No co, halo? Na razie panuje względny Wiesz, jak mogę dostać się na teren wydobycia? Nie ma żadnej bezpiecznej ścieżki prowadzącej do doliny. Droga głównym szlakiem wydaje się jednak mało rozsądna. Trzymaj się z dala od lasów i unikaj orków. Niech Inos cię prowadzi. Już wiem, o czym miałem przeczytać, o łuku. Nie przeczytałem. Ale przeszedłem przez ciekawostki Gotika. Ale o łuku, kurwa, o którym miałem przeczytać, no nie poczytałem. Nie poczytałem. Mogę w sumie teraz sobie poczytać. Poczekajcie. Bo jak ja mam przy telefon, przy tym mikrofonu, to ten mikrofon tak robi, tak nie wiem, i też nie chcę tego spierdolić, żeby tak było, bo ja wiem, że poprzednio się zorientowałem po tym, jak już nagrałem całą serię, że przez oszek używałem telefonu Ineta, to właśnie tak robiło. Nie wiem, czy to przez Wi-Fi, czy tylko jak odpaliłem i to 4G, czy co to tam jest, tak i tam fale robiły to w mikrofon. Nie do końca wiem, co to. Klucz do drzwi. Tylko pytanie, jakich drzwi? Nie będzie pewnie napisane. Więc trochę się obawiam tego. Gomez. To podniosłem?
poranny workout. Dobra. Kurwa, za o tym nie... Chwała Inosowi! A, jak najbardziej. Co tu macie, żebym coś ukradł? Uuu, ta skrzynia wygląda na taką, co ja bym konkretnie chciał okraść. To poczytam później o tym. Ja nie wiem, przysięgam, ja sobie ustawiam tapetę. Wchodzę kurwa w Paint'a, piszę na Paint'cie wielki napis, ponazywa odcinki OBS i ustawiam taką tapetę zaraz. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo. Nie, co? Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Dobra, wszystko spierdoliłem jak zwykle. Się skupiam na tym. Nie no, wchodzę normalnie. Nie wytrzymię, słuchajcie. Bo ja nigdy nie ponazywam tych odcinków OBS-a. Muszę sobie ustawić tapetę normalnie. Jest jakieś... A prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, kurwa, prawo, prawo, lewo, prawo. Ja mam dzisiaj tak chujowy. Ja mówię, ja dopiero wstałem. Ja się czuję, jakbym był jeszcze wczoraj. Lewo, prawo, lewo, zajebiście. A, kompletnie nie było worth. Dobra, ustawiam sobie tą tapetę. Tylko jakby tu... Wszystko na zero dam. Nikt mnie nigdy nie pytał o zdanie. Ciągle to samo. Nie chcę porysować. Kurwa, i nie wiem jak się tu. O jest. Myślisz, że to takie łatwe. O. Czemu nie dostałem mnie wcześniej? B. Poczekajcie chwilę. S. Save. Save. To dokładnie moje słowa. W końcu to było. Ustawiako, tapeta, przyjmij. Dobra. Oba miejsca. Teraz za każdym razem, jak włączę telefon, będę miał wielki napis OBS na telefonie. I mi się teraz już nie mogę tego spierdolić. Nikt nie chce wiedzieć. Jak się okaże, pamiętacie, jak nie wiem, czy pamiętacie może, ale w poprzednim odcinku, ogólnie w poprzednich odcinkach mówiłem coś w stylu, że jak położę to tu, to mi się wyda i mi się przypomni o tym OBS-ie. Natomiast spojrzałem to i pomyślałem, tak mi się. W każdym razie spojrzałem na to i przypomniało mi się, że miałem poczytać o tym. Nichuj mi się nie przypomniało o OBS-ie. Nie wiem, czy to w ogóle o OBS-a chodziło. Nie wiem. Moja metoda pierwszy raz w życiu. Zawiodła, natomiast zadziała jedna rzecz. Pyknę sobie tableteczkę. I nie zapomnę. Przynajmniej. To jedna pozytywna rzecz z tego, że tu położyłem. Dobra. Lewo, prawo. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo. Słyszy się to i owo. Lepiej uważać, co? Dużo by mnie to kosztowało. Musi być lewo. Dobra. Czekaj, ile mam wytrychów. Na pewno jeden, ale... Coś te zapasy wytrychów się szybko kończą przy tych wielkich skrzynkach. No i ten cholerny zapis, który się, powiem wam, zapisuje 5 godzin. Ale obawiam się, że nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Bo naprawdę, ilekroć resetuję kompa, to nie wiem, coś się zepsuło i nie było mnie słychać. No i ta kwazys. Drzwi. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ścieżka cnotu jest długa i kamienista. Wszystko jest bez możliwe. Właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Przecież nie mów, że to nieprawda. O, kolejna skrzynka. Kolejne skrzynki. No nic, już 19 minut kurwa skrzynki będę okradał, ale no nie mogę się powstrzymać. Nie mogę się powstrzymać, bo jak widzę skrzynkę, to muszę ją otworzyć. Naprawdę zagrzało mi zmartwień. Nie trzeba nie wierzyć na to. Nowy obraz! Bez kitu, ty! Co wy gadacie, że nowy obraz? Patrzcie.
Ja się chwycę. Przydałoby się parę wytrychów. O kurwa. Jeden mi został. Nie trzeba mi więcej. Ale kwas. Będę się wczytywać co chwilę. O nie. To może ja zatrzymam nagrywanie i będziemy się widzieć po tym, jak ukradnę już to wszystko. Sześć razy w prawo jest hasło do tej skrzynki. Pojebane. Dobra. Rura? Okej. Okay. Jak zobaczyłem, to i mówię, co? Dobra, kufer. Lewo. Zajebiś. Dobra, te dwie skrzynki potem już za bardzo jebać. Prawo. O man, ale będę wczytywał tego. Dlatego właśnie wczytuję się wytrychy, bo później ich nie ma. Później jest jeden i muszę się męczyć, a tak to bym miał sobie kilka i wyjebane. Ale muszę wczytywać i za każdym razem czekać 20 minut. Prawo, lewo, 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 lewo. O wow. To był chyba najlepszy strzał w gotiku, jaki zrobiłem, przysięgam. I ta poprzednia skrzynka też, jakoś tak. Nie musisz mi tego mówić. No, powiem wam, mniej intuicyjne są na pewno te skrzynki w tym gotiku, niż by w poprzednim, to na 100%. Czuję, ale mam pełny brzuch, czy za kurwa pęknę w pół. Nie mam czasu na takie rzeczy. Jeszcze gazowane się napiłem, to tragedia. Dobra, z tym chłopem chyba nie gadałem. Na czym polega twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym króla. Aktualnie podlegam wielmożnemu kapitanowi Garondowi. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Pozostali albo uciekli, albo polegli. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. I tak też uczynimy. Na Inosa tak uczynimy. Jak wygląda sytuacja? Musisz odnaleźć Krety i Rudę. Potem zastanowimy się nad drogą odwrotu. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. A. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. Wybieram się w okolice kopalni. Uważaj, to nie przelewki. Przede wszystkim postaraj się odnaleźć paladynów. Dowodzą trzema grupami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, porozmawiaj z Parsivalem. Jeszcze jedną tabletkę sobie dupnę. Strasznie, chyba przez... Autentycznie, chyba przez te 3 dni zjadłem więcej tabletek, niż jej zjadłem przez kurczę ostatnie 4 czy 5 lat, nie? Ale to nie są jakieś mocne tabletki. Tutaj jakieś tabletki przeciwbólowa. Tutaj jakieś witaminki, witaminka C. Coś takiego, ja raczej chillera, jeśli chodzi o te rzeczy. Trudno być tego pewnym. Dobra, może to tutaj możemy wejść, co? I do tego mamy klucz. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu było, a tu jestem przekonany, że tu można było. A widzicie. Załatane zostało. Właśnie coś kojarzyłem, że tu można było wejść na dół w lewo. Brutus! Ty, a on nie dawał tej broni? Czym się tu zajmujesz? Szkole chłopaków. Uczę ich, jak wyrobić sobie stalowe mięśnie. Zajmuję się także więźniami. Jestem dla tych bydlaków jak cholerny ojciec. Ale przede wszystkim potrafię zmusić ich do mówienia. Wierz mi, wiem jak każdego skłonić do mówienia. Brzmi strasznie przyjemnie. Ale te zawszone tempaki, których tu teraz mamy, nie mają zbyt wiele do powiedzenia. I nie pozwalają mi zająć się tym gornem. Możesz mnie przeszkolić? Pewnie, pomogę ci stać się silniejszym, ale nic za darmo.
Ile chcesz? Wychodzisz poza zamek, prawda? Oto moja propozycja. Mój czeladnik Den uciekł podczas ostatniego ataku. Zawsze strasznie łatwo ulegał panice. Ale nie zwiał z pustymi rękami. Zabrał ze sobą zawartość naszej skarbony. Jakiej skarbony? Po co wam tu siano? Mamy skrzynię, w której przechowujemy zgromadzone rzeczy. To była okrągła sumka. W skrzyni znajdowało się 200 sztuk złota. Po co im siano? Oni są oblężeni i niedługo umrą z głodu. Jeżeli przyniesiesz mi złoto, będziesz mógł zatrzymać biżuterię, a ja cię przeszkolę. Okej, super. Mam to w pizdzie. Wiesz, gdzie skierował się Den? Jak najdalej stąd. Myślę, że mógł udać się w stronę przełęczy. Potki, dziękuję. No nie ma tu to potek. No cóż mogę powiedzieć? Nie mam pojęcia, dokąd poszedł. Tragedia. Coś nowego? Tragedia. Wszystko jest takie ciche. Bez potek nie damy rady. To będzie... Nikogo, to kto będzie... potrzebuje pomocy w znalezieniu właściwych słów. Szkoda. To będzie tragedia się przyciskać przez tych orków, kurwa, bez tych potek. To będzie absolutna tragedia. No czeka nas duże wyzwanie. Duże wyzwanie nas czeka. Natomiast strasznie... A ty co tu, co tu? A coś chilluje, ty niezauważalny. No a do czego się mam klucz i jeszcze nie wiem do czego. Co mnie bardzo irytuje, że jest jeden. Najbardziej mi irytuje to, że... No bo tu były te mury, takie drewniane, to co, oni spalili te mury? Chyba tak, to dziwnie wygląda. Wszystko, co się słyszy. Jak tylko tu jest to... Naprawdę sądzisz? Bez tej dolnej. No a rycerz, spoko. Wszystko, co się słyszy. Tu, o, pamiętam to miejsce. Pamiętam to miejsce, Engor. Ach, więc to ty jesteś tym człowiekiem, który przekroczył przełęcz. Tak. Wspaniale, jestem Engor. Całe... Zajmuję się tą ekspedycją. Widzę tylko wszystkie... sobie nie myśl, że możesz dostać cokolwiek za darmo. Z drugiej strony, jeśli masz w kieszeniach trochę złota, a po co mi siano, jak oni zaraz umrą z głodu? No nie powinni jakieś jedzenie kupować, czy coś? Pokaż mi swoje towary. Chciałem powiedzieć, że widzę, że cały ten odcinek spędzimy właściwie tutaj. Czego się nie spodziewałem, bo myślałem raczej, że wyruszymy. A, bo ja mam te amulety w ogóle. O, wytrychy. Za 10? Ale zdzierstwo. Nie no, dzisiaj to wczytuje kurwa każdy wytrych. Obudzenie golema. O, to wygląda jak coś zajebistego. Przyzwanie demona. Myślicie, że OP? Kurwa, ja bym... Kupuję to. Dlaczego nie masz potek? Prajerze. A kupuję to wszystko. Potki potrzebuję. Ty, a co to był za miecz? Fajnie wyglądał. Kielski miecz dwuręczny, ale wygląda OP. Wymagana siła. No nie mam tyle siły, prawda? Stop. Trzeba sprawdzić nasze statystyki, tylko nie wiem pod który przycisk. O. Zręczność 29, siła 10. No to o czym my rozmawiamy. Siła 10. Dobra. Pałac bandytów. One się niczym nie różnią, tylko... A nie, różnią się, bo to daje ten... premię do walki z bronią jednoręczną jest warty 2 razy tyle. No spoko. No, podstrzelanie sobie to wszystko. Nóż na wilki jest nadal totalnie OP bez kitu. No, sprzedaj. Wszystko możemy posprzedawać. Łuk mamy. Giga Cox. Sprzedaj. Bełty? No, może zostawię. Chociaż nie, no, bo to potrzebuje siły do kuszy. Ale już. Dobra, zostawię jeszcze tak w razie czego. Jedzenie na hapsy się poprzydaje. Grzyby są przydatne. Skórzany pancerz można sprzedać. Strój obywatela w sumie też, bo tylko zalega. Ognika nie sprzedajemy. Amulet magicznego pancerza jest totalnie wykurwiście OP. Teraz potrzeba popatrzeć wszystkie rzeczy. A mi się niewygodnie siedzi. Strasznie. Tak, nie wiem, dziwnie.
Dobra, no to jest OP. A ile możemy mieć amuletów? Jeden, tak? Dobra, ten amulet OP, pierścień Valentina, ochrona przed bronią. Ogniem ze strzałami. Tu już, to sprzedajemy chyba. Przed bronią będzie ważniejsze, zwłaszcza, że orkowie będą nadupcać mnie kurwa jebanymi toporami. Coś czuję przez najbliższe kilka odcinków cały czas, więc ogniem też jest spoko, ale no przez strzałami lepszy. Ten Laresa też będziemy nosić. Premia do siły to useless. Te zwoje zawsze się przydadzą. Dostawa. Zebrałem ten list bandytom z farmy Sekowa. A to są nieotwarte w ogóle. To może by było warto poczytać w sumie. Złota misa Bromora. Na dnie misy Bromor. Chuj. Cieniostwora sprzedamy. Owce sprzedamy. Wilkę sprzedamy. Klucze zostawimy oczywiście. Skóra dzika leci. Kość goblina useless. Na razie pewnie do potek jest potrzebny. Tak brzmi podkowo, nie? Z Harry'ego Pottera. Kość goblina. Miotła. Chyba się do czegoś przyda do jakiejś misji. A nie wiem, czy to nie w tego. U czerwonych. W sensie magów ognia. Świecznik won. Wielka złota zostaje. Złoty pierścień. Nara. Młotki, nara. Miodowy tytoń, posążek Inosa, nara. Dyga bagiennego ziela, no, możemy zostawić. Pochodnie zostawiamy, stare monety wymienimy, złote naczynie go. Ornament zostaje, skóra topieca go, skóra warga go. Wytrychy zostają, tytoń zostaje, patelnie zostaje, smoła go. Żuwaczka, nie wiem co to nawet jest, go. Ale pasjonujący odcinek się szykuje. To go, to go, to go. Dobra, wszystko. Mamy to. Skórzane mieszki zostały. W środku jest kilka monet. Otwórzmy to jeszcze. No, pięć koła to jest sporo pitosu. To trzeba przyznać. Kurwa. Stop. Jakbym siedział za nisko. Mam takie wrażenie, że jakby... O. Teraz już lepiej czuję się. No, zobaczcie, chyba urosłem. Chyba coś było nie tak. Chyba siedziałem za nisko. Podobno to ty jesteś odpowiedzialny za rozdzielanie racji. Zgadza się. A co? Może mam cię jeszcze nakarmić? Jeśli czegoś chcesz, musisz za to zapłacić, jak cała reszta. Masz dla mnie coś ciekawego? Mogę ci załatwić ciężką zbroję. Oczywiście nie jest to tani towar. Przyjdź do mnie, kiedy już zdobędziesz złoto. A dobijemy interesu. End goal. Ale że ty mi kurwa z nieba spadasz? Być może będę mógł pomóc. Teraz kupiłem zbroję. Pewnie. Czemu nie? Czytałem w poradniku, że tutaj się kupi zbroję. Co jest do zrobienia? I dopiero nasze zapasy żywności są niewielkie. Szczególnie potrzeba nam mięsa. Ale mam w kurwę tego mięsa. Zatem jeśli mógłbyś dostarczyć nam trochę mięsa. Surowego lub gotowanego. Oj. Szynki lub kiełbasy. Bylibyśmy ci bardzo wdzięczni. Jak zapłaci dużo, a powinien zapłacić dużo. No, to jeszcze kurwa jak. Nie martw się. Prawda? Że dasz dużo siana? Dużo siana. Dwa tuziny sztuk mięsa pozwoliłyby mi napełnić kilka głodnych brzuchów. Wróć, kiedy już zdobędziesz mięso. A teraz 12? Muszę wracać do pracy. Mam 70, chyba 60. Proszę, przyniosłeś Jezus, coś. Expa, dawaj przyniosłeś siano. Wystarczająco dużo mięsa. Tuzin 12? A no tak, tuzin 12. Ale nie myśl sobie, że cokolwiek dostaniesz za darmo. Czyli oddałem mu za darmo mięso. Nie wiem, ta gra jest czasem niezrozumiała dla mnie, ale dobra. Daj mi zbroję. Dawaj zbroję. Proszę, zapewnia doskonałą ochronę. Teraz nie będę narzekać. Oddamy. Chociaż on fiutem był tak normalnie, to mu nie oddał. No widzicie. Pięć koła. I co? Hu. No. Ochrona przed ogniem, przed magią. Uj. No i to jest, słuchajcie, pancerz godny nas, powiem wam szczerze. Pokaż mi.
Zajebiście. To ten sprzedamy w sumie, bo nie ma co nosić nawet. Za 90? Dobra, no. Koniec. Dobra, zajebiście. Zaopatrzeni. Nowa zbroja. Exp. Oddaliśmy mięcho. Gites. To powinno być bardziej sprecyzowane. Bo myślałem, że dostajemy za to siano, a to tak. No, ale przynajmniej ich pookradamy, to się trochę zwróci. Dobra, nie mamy klucza. Ale fajna ta zbroja. No, nawet on ma chujowcą. No, to jakiś Bob jest. Słyszę o tym po raz pierwszy. A tu? Okej. No, trzeba to wszystko pozwiedzać, bo to nie ma co. Tu są też postacie poukrywane. Surowa stal. No wezmę, wezmę. A czekaj, czy te drzwi, co otwarliśmy, to otwarliśmy tutaj? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Mogę ich stąd napierdalać? Nie, chyba nie mogę. Trochę nierealistyczne. Ale w sumie to gotik. Czego ja się spodziewałem? Skrzynka. Sejwik, bardzo ważny, wczytać każdy wytrych, bo potem będę musiał wczytywać. 36 minut, więc całą godzinę spędzimy tutaj tylko przeszukując owe komnaty. Klasyczny ja, nie? Klasyczny ja. Ale zobaczcie, no 40 strzał, jakiś miecz. Worf, no. Worf, worf. Tylko nie wiem, czy nie powinienem sobie poza odcinkiem tego robić, ale z drugiej strony już dzisiaj i tak muszę tu zwiedzać, bo tu pewnie mogą być nowe postacie różne ciekawe. Podki, proszę, podka na speeda jedna. Jedna podka na speeda, albo no trzy najlepiej, no ale chociaż jedna. Nie ma. Tak, myślę, spotka na speeda to jest, no zbroję już coś tam nam da. Aż tak dużego wpierdolu nie dostaniemy, ale to mnie nie posiesza tak szczerze. Wolałbym po prostu biec szybciej. Tu byśmy? Już nie pamiętam. Już trochę gubię. O tak, se leży szynka. Chociaż pamiętam, że spędziłem tu dość sporo czasu, otwierając absolutnie każdą możliwą skrzynkę, kradnąc absolutnie każdą możliwą rudę. Ty, w ogóle jak idziemy do kopalni rudy, to na pewno tam będzie wpis do rudy, a ruda tu jest giga ważna. Podka? Proszę, podka. Na speeda. To tam uratuje życie podka na speeda. Normalnie zaraz się w kurwie i kot wpiczę na podkę na speeda. Nie no, nie, aż tak to nie. Nie cheatujemy, nie cheatujemy. Gramy sobie dla... For fun, for fun. Lewo. Prawo. Prawo, lewo, 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 lewo. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo. Prawo, lewo, 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 prawo, lewo. 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 Git. W ogóle nawet nie wiem, ile można jakieś sprawdzić, ile w ogóle many mamy? Mana 22. A ile w ogóle jest potrzebne do skastowania golema? 5. Ty, a wydaje mi się, że to przyzwanie demona to będzie OP. Wydaje mi się, że to będzie OP. Zwój, to jest chyba światło. Kurde, szkoda, że te zapisy tak wolno działają, no ale naprawdę próbowałem, nie wiem co się dzieje. Naprawdę dużo czytam na temat Gothica. Chyba Gothicowi poświęciłem ogólnie najwięcej ze wszystkich gier. W sensie Wiedźmin. To ja myślę, że nawet na Wiedźmina czytałem mniej niż czytam teraz autentycznie, nie? Jeśli chodzi o Gothica. Miksturka. Speeda! Strażnik, skazaniec? Wszystko przez rudę. Ciągle to samo. Wszystkim zależy tylko na tej cholernej rudzie.
Przyszło mi to do głowy. Menzurka, menzurka. To jest chyba niepotrzebne nawet tego przecież. Ty, ja się boję, że i ta zbroja kosztowała 2500. To ile będzie kosztować jakieś, nie wiem, inna, lepsza jeszcze z Paladyna czy whatever. Trochę się cykam. Wydam, że nagle okaże się, że ja mam 2,5 koła. Tak w Wiedźminie, nie wiem czy graliście w Wiedźmina, ale na koniec tam serce z kamienia, jeżeli przechodzicie najpierw serce z kamienia, w sensie podstawkę, podstawkę serca z kamienia, jakiś taki dziwny dźwięk. Podstawkę serca z kamienia, a potem jak to było? Wino, krew i wino? To na końcu może się wam wydawać ogólnie, że serca z kamienia, że macie w pizdu siana. A potem przychodzi krew i wino i wam mówi, wyskakiwać z 40 tysięcy. No, tak jest, więc to tu tak samo pewnie. Jest taki protip, jak gracie w Wiedźmina, a nie będę spoilerował o co chodzi oczywiście, ale pro... Pięć wichru. Myślałem, że jeszcze raz od nowa muszę. Więc protip, jak będziecie grali w Wiedźmina, sejwujcie siano. Szczególnie na krew i wino, bo będzie w pizdu siano potrzebne wam. Znaczy, to nie będzie obowiązkowe siano, ale będziecie mogli robić różne rzeczy. W ogóle Wiedźmin, to jest świetna gra. Już tak dawno nie grałem w Wiedźmina. Ty w ogóle ja przeszedłem? Tak, przeszedłem, pamiętam, no. Kurde, ile razy to już przeszedłem w sumie Wiedźmina, to co ja gadam. Z 10 milionów razy. Ja tak 7 razy przeszedłem Wiedźmina? 7? Strasznie dużo, a nadal mnie ciągnie, żeby... Teraz już postanowiłem sobie, że już... Nie teraz, że za 10 lat przyjdzie moment, w którym zainstaluję sobie na przykład mody graficzne i jeszcze raz odnowię sobie Wiedźminka. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Bo ile można, ale jest, kurwa, jest świetny. Wiedźmin to jest tak świetna gra. Naprawdę. OP jest Wiedźmin. Ale sprytnie. Twórcy gry. Wiedźmin jest genialną grą. Absolutny majstersztyk. Aż mi brakuje już tych bieganie, kurwa. Z panem lusterko. Picia wina w Corvo Bianco. Naprawdę w to wierzysz? Piękne czasy. Trudno mi w to uwierzyć. To hey. Jest, nie wiem, wydaje mi się, że z nim nie... A nie, pewnie gadaliśmy z tobą. Hey, ty. Też, no to co, wydaje mi się, że byliśmy wszędzie, tu chyba nie byliśmy, to jest chyba, ja pamiętam, że ja tu chyba rzeźnię giga zrobiłem, pamiętam, no, tak, no, na końcu gutika zrobiłem straszną, pewnie zabiję tego mitena na 7 razy. To nasz bohater za bariery. A powinienem ich pamiętać? Przeszedłeś przez niezłe piekło, co? Pamiętasz jeszcze Gorna, Diega i Lestera? Tak. Ale kliknę to. Te imiona nic mi nie mówią. Wiele zapomniałeś. Zostawmy zatem przeszłość i skoncentrujmy się na teraźniejszości. Mimo, że nie prezentuje się ona najlepiej. Jak się mają sprawy? Paladyni przybyli tutaj, żeby zgromadzić jak najwięcej magicznej rudy. Ale biorąc pod uwagę smocze ataki i orkową armię, śmiem wątpić, czy im się to uda. Nie, Nainosa. Wyczuwam tu obecność czegoś mrocznego, czegoś bardzo złego. Ponura moc wypełnia całą dolinę. Cena za zwycięstwo nad śniącym okazała się bardzo wysoka. Upadek bariery to prawdziwa katastrofa. Jeśli to przetrwamy, możemy mówić o prawdziwym szczęściu. Ile rudy zgromadziliście do tej pory? Ile rudy? Ani bryłki! Od jakiegoś czasu nie mamy żadnych wieści od górników. Nie zdziwiłbym się, gdyby już nie żyli. A na domiar złego jesteśmy atakowani przez smoki i hordę orków. Ta wyprawa to jedno wielkie niepowodzenie. Czym się tutaj Gorna? Zajmujesz? Miałem sprawdzać czystość zgromadzonej rudy, ale na to przyjdzie mi chyba jeszcze poczekać. Chwilowo bawię się w alchemika. Miałem sprawdzać, czy... Dobra.
Sejwik, kradniemy skrzynkę, kradniemy wszystko wokół, idziemy radować Gorna, whatever. Bo nie chcę, żeby mi zatriggerowało misję i on zaczął biec i później mi zniknął na horyzoncie. Też nie wiem, czy tak się stanie, ale wolę poczekać. Kufer. To tu masz? Pitos, sztylet. Nieprzyjemna sprawa. Powinien być mądrzejszy. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Skąd ty to masz? No, była tu robiona rzeźnia, tak zwana. Zobaczmy, stół alchemiczny. Zmieszaj tytoń, nie, przygotuj mikstury specjalne. Mogę? Zajebiście. Mogę jeszcze jedną? Co? To jeszcze jedną. Za mało schodnika. Ty! Ja chyba kupiłem to gdzieś. No. Czym? Czym? Właśnie dziwne, to jest tu runiczny? Aha, runiczny. To pewnie byśmy się nauczyli jako magowie tutaj. Runa? Co z runa? O! Teleportacja do zamku, zajebiście. Trzeba szukać mocno tych rzeczy. To jest super ważne. No tak byśmy musieli dygać z buta, tak chuj będziemy. A sejwik? Runy OP. W Gothiku 3 mówię, nawet miałem sobie wydrukowane, grałem. W ogóle przypadkiem sobie zaspoilerowałem, że tutaj, słuchajcie, jest też pustynia. W sensie teren wyglądający jak pustynia. Bo przypadkiem szedłem na streama Kubona i zobaczyłem, że gra w Gothica, więc klikłem i okazało się, że jest tu pustynia, szczerze mówiąc. Ilekroć grałem w Gothica, zdarzyło się to naprawdę masę razy. Nie miałem zielonego pojęcia, że tu jest pustynia, autentycznie. Ale jest. Wiem, że w trójce jest, ale w dwójce nie miałem zielonego pojęcia. Dobra, chodźmy uwolnić Gorna. To nie takie proste. Gorn jest skazańcem. Przy odrobinie szczęścia Garond wyznaczy jakąś grzywnę, po której zapłaceniu Gorn odzyska wolność. Tak, to możliwe. Daj mi znać, gdybyś się czegoś dowiedział. Co? Jakiś Garon grzywna? Gorn? Gorn. No imię kojarzę. Ale w sensie, że tutaj jakiś Garon, że... Zamknęli Gorna i tutaj jakiś chłop wyznaczy, że Garon, że można zapłacić? Nie zasłużył na coś takiego. Nie wiem już, w co było oczywiste. Czy ja mam jakiegoś laga mózgu i nie kumam, o co chodzi? Wszystko jest możliwe. To było przecież jasne. Wszystko... Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Nie dostał. Nie wiem, ty mi powiedz. Musiały pojawić się. To ten Geralt? A jeśli ci zapłacę? Nie. Jak nie? Przyszło. Czy ty nigdy nie sypiasz? Nie, dzięki łasce Inosa nie potrzebuję snu. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Czy ty... Nie! Trudno mi w to uwierzyć. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie można wierzyć we wszystko, co się zmieniło. Czy musimy... nie chcę w sumie, żebym mu zapłacił. Nie mów, że o tym nie. Czy tam jest Gorn i my tego Gorna potrzebujemy po coś? Coś takiego? Tak jak mówię. No w ogóle 49 minut, więc ja już nawet nie zamierzam się wychodzić. Ja sobie pewnie tam dojdę poza odcinkiem, skoro jest, no już zakończę i tak idealnie dojdę na następny odcinek tam. Czymś. No więc to było chyba na tyle, wydaje mi się, że tutaj za bardzo nie ma co już robić. Nie mów. Rycerz, no z tym gadaliśmy, no nie. Może nas nauczyć walczyć, no ale to useless, tutaj pewnie też gadaliśmy. Bez właściwego klucza. Tutaj nie mam kluczy. No nic, to wydaje mi się, że nie ma innej opcji, niż słuchajcie, biec do kopalni.
Ale sobie to zrobię poza odcinkiem, bo nie ma co zanudzać was po prostu biegnięciem zwykłym, chociaż w sumie to akurat biegnięcie może być dość interesujące, zważywszy, że tu wpizduje wszędzie orków. No ale nic, widzimy się na miejscu. Do zobaczenia, ja na samym końcu jeszcze przypominam o łapkach w górę, o komentarzach oraz o subskrypcji. O tym, że na dole znajdują się linki do mojego drugiego kanału oraz Instagrama, serdecznie zapraszam. O tym, że Eryk pamiętaj nazwy i te odcinki. No, muszę sobie zapamiętać. Patrzcie na tapetę. No nie będziecie widzieć. Nie widać, a tu jest napis. O! Widzieliście? No taka jest tapeta. No nic, dobra, do zobaczenia, życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy, trzymajcie się ciepło, hejo, cześć, wesołych świąt, chociaż, a nie, to jak widzicie, to jest w marcu, to, co jest w marcu, o, nie wiem, co jest w marcu, dla mnie są święta, pa, wesołych, szczęśliwego, najlepszego na urodziny, trzymaj się, pa.